Trzeba daleko, bardzo daleko dolecieć. Czy doleci? Doleci! Przeskoczył wszystkich! Brawo! Piosenkę spod tat, tętniącą pulsem gór. Niesłomną i dumną jak dziewąt ciemny w ramionach białych chmur. Ktokolwiek ją znał, ze sobą wnet brał, gdy z oczu znikał cel. Bo łatwiej z piosenką gorącą jak ta zwycięstwa przejąć ster. Zwycięstwo jest przecież dla ludzi, zwycięstwo też tobie się tli. Wystarczy, że w siebie uwierzysz, a przyjdą twoje wielkie dni. Zwycięstwo jest przecież dla ludzi, zwycięstwo też tobie się tli. Wystarczy, że w siebie uwierzysz, a przyjdą twoje wielkie dni. Znowu! Wygrany jest każdy, kto walczy fair play. Apetyt wzmaga czas. Zwycięstwo rzecz ludzka, więc czemu by dziś nie miało spotkać nas? Zwycięstwo jest przecież dla ludzi, zwycięstwo też tobie się tli. Wystarczy, że w siebie uwierzysz, a przyjdą twoje wielkie dni. Zwycięstwo jest przecież dla ludzi, zwycięstwo też tobie się tli. Wystarczy, że w siebie uwierzysz, a przyjdą twoje wielkie dni. Tylko rośnie.
Adam Małysz. Wszyscy z pewnością mają trąby. Widzimy te fantastyczne biało-czerwone flagi. Dzisiaj witamy Was tutaj inaczej. Witamy Was w tej wielkiej, fantastycznej sceny, na której dzisiaj będzie działo się naprawdę wiele. Będziemy mogli, drodzy Państwo, skoczką popatrzeć prosto w oczy. Ale nie martwcie się, ci, którzy przyjechali tutaj ze swoją flagą. I wielkiego Polaka jeszcze w tym kraju nie było.
Lewa dłoń, zawsze prawą dłoń. Uwaga, Zakopane! Wszyscy klaszczą, wszyscy rozpoczynamy, rozgrzewamy twoje dłonie. Jest wiosna, ale jeszcze troszkę wieje chłodem. Ale dzisiaj będzie biało. Wyszliśmy z prawa, ale jest cudownie. Kochani, i ponownie kołyszemy polscy kibice. Właśnie 10 lat czołówce, 4 puchary świata, 3 olimpijskie srebra, 5 mistrzów świata, blisko 100 budem, 39 zwycięstw, to najlepszy skoczek na ziemskie oblicze. 10 lat czołówce, 4 puchary świata, 3 olimpijskie srebra, 5 mistrzów świata, blisko 100 budem, 39 zwycięstw, to najlepszy skoczek na ziemskie oblicze. Tuż 10 lat, weekendy z Małyszem, zwycięstwo za zwycięstwem, w głowie mam tą kliszę. W tym tysiącleciu absolutny dominator, polski orzeł, świata skoczni, terminator. Ma patent na to, jak dawać nam radość, rozwala rywali, tak jak tornado. Ciągle na fali, choć już nie młody, Chrystusowy wiek i wciąż złote gody. Szmida Hanawalda wyjebał jak petarda, przeminęli z wiatrem człowiek, taka jest prawda. Droga nie była łatwa, takie są na szczyt, pisać o nim tekst to dla mnie zaszczyt. Idol z dzieciństwa, mój autorytet, książę Adaś Wielki, polskiego sportu lider. Nawet jeśli było źle, to było tak krótko, po trenu dziś będzie lepsze jutro. Ile razy wychodził tak lekko z kryzysu, był przy tym skromny, bez żadnych popisów. Zwyczajny Polak, a tak niezwykły, niezwyciężony żołnierz na polu bitwy. Ambitny chłopak z małej Wisły, przyspieszył serca, wskrzesił umysły. Był antidotum na stos kłopotów, miliony Polaków pobudził do lotu. 10 lat w czołówce, 4 puchary świata, 3 olimpijskie srebra, 5 mistrzów świata, blisko 100 budem, 39 zwycięstw, to najlepszy skoczek na ziemskie oblicze. 10 lat w czołówce, 4 puchary świata, 3 olimpijskie srebra, 5 mistrzów świata, blisko 100 budem, 39 zwycięstw, to najlepszy skoczek na ziemskie oblicze. 10 lat w czołówce, 4 puchary świata, 3 olimpijskie srebra, 5 mistrzów świata, blisko 100 budem, 39 zwycięstw, to najlepszy skoczek na ziemskie oblicze. Jest 2001, wybucha forma, seria zwycięstw, to wtedy norma. Nokaut za nokautem, rekord za rekordem, Austriakom i Niemcom zamyka mordę. Nikt nie ma szans, Schmidt trochę warczy, lecz Adam starczą, a Niemiec na tarczy. To polski walczyk na skoczniach świata. A teraz prosimy o sygnał trąbą wszystkich tych, którzy byli już w Zakopanem i znają smak Pucharu Świata w skokach narciarskich. Prawa strona trąbi, lewa krzyczy Adam i później na zmianę. Uwaga, uwaga! Dobrze, dziękuję. I teraz uwaga, na 3-4, prawa strona, uwaga, wy trąbicie, oni krzyczą. Kto wygra, tam rzucę więcej cukierków. Albo bananów, a może bułek. Coś będzie. Dobrze, prawa strona trąbi, uwaga, na 3-4. 3-4! No ale kochani, jak trąbicie, to tak jak majki, przerywacie w pewnym momencie. To świadczy o tym, jak wielkim sportowcem, jak wielkim człowiekiem jest Adam Małys. Ale niestety, szanowni państwo, mamy także informację dość ważną. Kochani, pamiętajcie, bardzo was prosimy, pamiętajcie o tym, aby cały czas, jeżeli przyszliście z dziećmi, trzymać dziecko za rękę, kochani. Zagubiły się dwie dziewczynki, Aisza i Arewik. Nie wymawiać imię.
Nie wstydźmy się dzisiaj śpiewać. Bawmy się. Zaśpiewajmy wszyscy głośno. Oczywiście ten utwór, ten piękny przewój, który oddaje to wszystko, zagrany jeszcze dzisiaj. Witamy zawsze w tym samym miejscu. Jedlicze, witamy serdecznie. Gąsawa, Dziewiętlice, Radzyń. Tutaj jeszcze Izbicko, tam dziewczyny, Kraśnik, tak? Chyba Kraśnik, dziewczyny zasłaniają. Witamy Kamień Pomorski, Gniezno, witamy Gniezno. Starogard Gdański, Szczecinek, oczywiście są z nami kibice z Wieruszowa, są kibice z Dobrej, są kibice z Jabłonia, z Siedliska, z Żuromina, no jest z nami także grupa kibiców z Gołczy, witamy kibiców z Nastazina, a także kibiców z Sierpca i ze Śremu. Kibice z Dąbrówki, z Gostynina, ze Starej Wierzchowskiej, a także, jak zawsze, Białogard, kochani, są pionki z Adamem Małysem, jest Kosinka Mała, która dziękuje Adasiowi. Organizator imprezy benefisu Adama Małysza, firma Festa Communications z Wojtkiem i Kasią Ziemskimi na czele. Wielka trąba dla nich. Refren głośno, jesteś sterem, białym żołnierzem. Nosisz zbrodnię. Uwaga! Patrzę. Bipy, uwaga, bipy. Uwaga, bipy. 3, 4, poszło! Już was gonią, goni druga, zobaczcie! Zaczynamy od tego, że ręce jak do kaczuszek. Tak jest! Uwaga, ręce jak do kaczuszek, kochani, szykujemy ręce, uwaga! Uwaga, ręce przed siebie i ciało! I uwaga, teraz ta słynna ciapa, ręce przed siebie. Uwaga, kaszyny. Ciapa la galeina, 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 ciapa la galeina
Czapa la galejna. Uwaga! Uwaga! I falujemy! Ręce w górę, już umiecie! A więc za chwilę będzie przepięknie, cudownie! Zobacz, Majki! Niesamowite, kochani! Telewizja Polska oczywiście wszystko rejestruje! Uwaga! Kochani, ręce powolutku, jak do kaczuszek! Ustawmy! Możemy też lekko uciąć nogi! Uwaga! Majki! Galei te pule, ale a tot un grand afete, porque pasa que gale, ale ingresa tot tiempo. Galei te pule, ale a tot un grand afete. I uwaga, ręce przed siebie i ciapa. Ciapa la galeina. Czapa la galejna. Uwaga! Wszyscy! Głośniej! I falujemy zakopane! Dzięki je! Chwilę, tym razem nieco inaczej. Zaczniemy od razu od ciapy. Czyli ręce przed siebie, kochani. Opuśćcie ręce. Wyciągnijcie ręce przed siebie. To będzie finałowa ciapa. 30 ręce. Tysięcy polskich kibiców. Uwaga. Czapa la galejna. I klaszczemy. Czapa la galejna. Czapa la galejna. I to jest podziękowanie, podziękujmy telewizji, że pokazali teraz to szaleństwo, bo tak można nazwać, fantastycznych kibiców. I uwaga, jak się skończy, jeśli wam się podobało, to wielka tromba! Ruszamy swoim ciałem. When I saw you walking down the street, I bet that's the kind of girl I like to meet. She's so pretty, looks fine. Uwaga, zaczyna góra, na dole cisza. Tylko lewa strona. Lewo! Prawa strona. Za chwilę. When you turn and walk away, that's where I want to stay. Come on, baby. Uwaga, prawa strona. I wanna know. When you turn and walk away. Ale ruszamy się, VIP-y. Halo. A na skoczni pojawiła się Izabela Mały! Pozdrawiamy! Iza i Zygosza! Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni!
mężczyźni. Czyli Iza i Karolina Małysz. Iza przeczyta, szanowni państwo. Lewa dłoń uderza w prawą dłoń i w ten sposób klaszczymy. Zakopane! Uwaga! Trybunowi, ręce w górę. Klaszczymy Zakopane! Jaki spokoju, oddechu, ręce, kołyszemy. Powolutku, kochani, powolutku. Ależ pięknie to wygląda. Spójrzcie, jak wspaniale potrafimy się bawić. Jakie wspaniałe święto sportu, święto naszego kraju potrafią zrobić polscy kibice. Kochani, przyjeżdżają do nas świata, żeby zobaczyć, jak powinien wyglądać doping i zabawa na najlepszym światowym poziomie. Klaszczemy, skaczemy, bawimy się! Kochani, tworzymy po raz kolejny największą orkiestrę na świecie. 30 tysięcy kibiców biało-czerwonych sympatyków. Wszystkie trąby, kochani! Pięknie! Można głośniej! Cudownie! I trąba! Thank you.
Zakopanem. Po to, byśmy mogli dowiedzieć się, na jakie odległości będą skakać, będą musieli wylosować sobie te odległości na naszym kole fortuny. No nie wiem, czy powinni być szczęśliwi. Są! Są z nami! Jeszcze chwila! Poproszę cię o parę słów do tych wszystkich ludzi, którzy dziś specjalnie dla ciebie tu przyjechali. Powiem szczerze, że bardzo ciężko mi jest w tym momencie do was mówić, dlatego że no, nie spodziewałem się nawet, że tyle tysięcy ludzi przyjedzie, bo na pewno jest to wielkie święto, ale jest to też pożegnanie i wiem doskonale, że jak mi, tak wam jest bardzo ciężko, ale na pewno jest jeden plus, że polskie skoki bardzo się podniosły i polskie skoki na pewno będą dalej istnieć za sprawą moich kolegów, a myślę, że ci, którzy tutaj przyjechali, zawodnicy z zagranicy, również przyjadą do Zakopanego, by dalej tutaj uczestniczyć w tak wspaniałej atmosferze, jak jest zawsze. Także ja strasznie serdecznie wam dziękuję i dziękuję serdecznie, że po raz ostatni dla Adama Małysza jest polska rewolucja. Dziękuję wam bardzo. Prezydenta Bronisława Komorowskiego wraz z małżonką. Panie prezydencie, nie usłyszeliśmy, co powiedział pan Adamowi Małyszowi, ale mam nadzieję, że usłyszymy teraz. Panie Adamie, widać, że niebiosa nie chcą, żeby pan zakończył karierę sportową. My też nie chcemy. My też nie chcemy, ale pragniemy dzisiaj panu podziękować za wszystkie piękne wzruszenia, za poczucie dumy, które wiązało się zawsze z każdym pańskim sukcesem, a było poczuciem dumy wszystkich w Polsce. Dlatego dzisiaj cała Polska żegna pana Adama Małysza wąsami! Cała Polska żegna gorącym biciem wszystkich polskich serc.
i chciałem zapewnić pana i wszystkich, że tak jak dzisiaj w sposób mądry, piękny, Zakopane obdarzyło pana honorowym obywatelstwem, to ma pan obywatelstwo we wszystkich polskich sercach. Dziękujemy. Skoro były słowa dla Adama Małysza, to ja jeszcze poproszę, aby powiedziała pani wszystkim na skoczni, co takiego życzyć mistrzowi na zakończenie kariery, czego życzy pierwsza dama. Ja życzyłam panu Adamowi szczęścia, żeby tak jak wspaniale dźwigał sukcesy i swoją karierę, żeby uznał, że życie się inne troszeczkę, ale życie się dopiero przed nim zaczyna. Wszystkiego dobrego, panie Adamie. Pani prezydentowo, zapraszam. Wspólnie ze skoczkami, z parą prezydencką i z Adamem Małyszem zaśpiewamy utwór napisany specjalnie dla na tę okazję. Adamie, wszyscy skaczemy dla ciebie! Kiedy dla nas lecisz, nardy znowu na pół. Światło i nadziei wokół ciebie czuł. Oszalały flagi trzymał oddech świat. Tu na dole krzyży, że ty jesteś nasz. Państwo dzisiaj z nami.
drodzy Państwo, no i na pewno trafił do celu. To jest cieszne, wiesz? To jest cieszne, nie wiem. I tutaj na Wielkiej Krokwi jest pan prezydent Rzeczpospolitej. Serdecznie witamy! Drodzy Państwo, w tym całym dzisiejszym konkursie odległości to jest prawa drogorzędna. A kolejny ze skoczków to kolejny reprezentant Polski z numerem 4. Powitajmy gorąco Stefan Hula! Brawo Stefan! Tak jak powiedziałem, liczy się dobra zabawa, a przed nami z numerem 5 Piotr Żyła! Przypomnę, zawodnicy oddają po skoku treningowym. Kolejny zawodnik na beczce startowej to reprezentant Rosji. Denis Aleksandrowicz Korniło! Zawodnik na co dzień trenujący w Niżnym Nowgorodzie wylądował. I wszyscy oczekują tutaj na ostatniego zawodnika. A z numerem 7 kolejny reprezentant Rosji, Ilja Rosliakow! To był Ilja Siergiewicz Rosliakow. I kolejny zawodnik to reprezentant Czeskiej Republiki, From Czech Republic, Jakub Janda! Jakub Janda, który tak wspaniale nawiązał do Sakali i Floca. Kolejny zawodnik to reprezentant Polski, zwycięzca ostatniego konkursu Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi przygotowany. Trzykrotnie zwyciężał w tegorocznej edycji Pucharu Świata Zakopane Klingenthal Planica, a przed nami... I drodzy Państwo, na belce startowej ostatni w swoim... Thank you.
facetą Pucharu Świata. Zwycięzca to... Nie spotyka się często. Takie sukcesy odnosi prawdziwy mistrz. Teraz na pewno nas usłyszy. Uwaga! Proszę wszyscy razem głośno. Adam! Dobrze, kochani, a teraz wszyscy dziękujemy! 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 Potrafimy głośniej! Dziękujemy! 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 Dajmy teraz się nacieszyć kibicom. Oni teraz mają... zajęte ręce, aparaty, kamery, oni chcą uwieczyć tą wspaniałą chwilę. Kręćcie, kochani, czytajcie na YouTube'a. Tam oczywiście, jak zawsze, jak po każdej imprezie, można oglądać przez was rzucane filmy. Drodzy Państwo, każdy konkurs Pucharu Świata w Zakopanem był wyjątkowy, dlatego też pożegnania Adama Małysza jest i było dzisiaj wyjątkowe, drodzy Państwo. Oczywiście to jeszcze nie koniec. Zapraszamy tutaj wszystkich skoczków na scenę do nas. We would like to ask all the jumpers here to come for the stage. Szanowni Państwo, taki symboliczny gest wszystkich polskich kibiców. Poprosimy wszystkich o wzięcie wąsów, zdjęcie, podniesienie do góry. Wszystkie wąsy w górę! Wszystkie wąsy w górę, kochani! Jak ja mam podnieść swoje? Symbolicznie ręka w górę dla Adama. Podnieśmy rękę. Trzymamy wąsy. Tak jest. Wszyscy mają dzisiaj wąsy dla Adama. Dziękujemy serdecznie. Oczywiście za chwilę skoczkowie na scenie. Za chwilę jeszcze ten wielki, wielki finał. Ale król zawsze będzie dla nas jeden. Pięknie, pięknie i znowu najdalej! I tu można powiedzieć, tutaj latał nasz mistrz świata. Już nie będzie Adama Małysza na następnych mistrzostwach świata. Pożegnanie Adama z mistrzostwami świata. 6 medali, 4 złote, 1 srebrny, 1 brązowy. Tu zdobyty jeszcze kilkanaście lat startów. Fenomen sportowy. Powtarzalność sukcesów przez lata, przez dekadę. A przecież pierwsze zwycięstwo Holmenkollen odniósł tu na tej skoczni jako 18-latek. I było to przecież 15 lat temu. Coś niewiarygodnego. Myślę, że ta powtarzalność spowodowała co tydzień zainteresowanie. Siadaliśmy jak do telenoweli, żeby właśnie oglądać tę rywalizację. Fenomen socjologiczny. Ile rzeczy można było mu przypisać podczas tej kariery, że można w życiu wygrać ewidentnie bez układu, że jest człowiekiem rzetelnym, solidnym, posłańcem wielkich wiadomości, wielkiej nadziei. Zaczynał jako idol kryzysowy, który miał nas prowadzić jako ambasador wspaniałego skoku cywilizacyjnego do Europy. Fenomen społeczny, przecież my dzięki tym transmisjom żyliśmy życiem zastępczym. Był powodem ogromnej zbiorowej radości. Proszę Państwa, po tym latach jest trudno mówić. Dał nam wiele, bardzo wiele i myślę, że będziemy go pamiętać. Fantastyczny sportowiec. Przed nami jeszcze Puchary Świata w Lahti, później te wspaniałe zawody w Planicy.
2007 rok, 3 zwycięstwa Adama, jego loty niezapomniane i benefis 26 marca na wielkiej krokwi imienia Stanisława Marusarza, jego wielkiego poprzednika. Mieliśmy w polskich skokach wielu wybitnych skoczków, ale myślę, że Stanisław Marusarz jako postać, Adam Małysz jako postać, wielki sportowiec, także Wojtek Fortuna, mistrz olimpijski, mistrz świata, to były te nasze najjaśniejsze perły. Mam nadzieję, że z tych młodych chłopaków, którzy dzisiaj mają aspiracje, którzy oglądali Adama, tak jak na całym świecie, jak ten po lewej stronie, mistrz świata Gregor Schlierenzauer, który powiedział, że Adam go natchnął, jak 16-latek niegdyś Thomas Morgenstern, już w końcu spełniony także mistrz świata, że uwierzą, że nie zmarnujemy tego fenomenu, jaki się stworzył przy oglądaniu skoków, tego fenomenu popularności. 14,5 miliona rekordowa telewizyjna widownia, kiedy zdobywał srebrny medal w Salt Lake City. 13 przeszło milionów, Puchar Świata w Zakopanem, to jego ostatnie zwycięstwo. I ta wielka radość nas, ludzi, którzy go oglądaliśmy, państwo przed ekranami krzycząc, skacząc, ja także krzycząc, skacząc, po prostu było pięknie i coś się niewątpliwie zamknęło, ale miejmy nadzieję, że w sporcie będzie jakaś próba kontynuacji, będzie jakaś próba stworzenia czegoś nowego. Małysz o Manni już nie będzie nigdy, natomiast ważne, żeby były sukcesy sportowe i żeby coś po Adamie trwałego, bardzo trwałego zostało. Dziękujemy Ci bardzo, Adam. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia.